Budowa systemu ograniczającego emisję spalin to kolejna inwestycja realizowana w ciepłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży. Szczególnie w tym roku zaplanowaliśmy bardzo dużo takich przedsięwzięć, w sumie na około 11 milionów złotych. W tej chwili jesteśmy w miejscu, gdzie powstanie nowy blok odpylający. Po prostu przygotowujemy się do nowych przepisów unijnych, do nowych, wyższych jak gdyby standardów, jeżeli chodzi o emisje gazowo-pyłowe. Nowy blok odpylający będzie oparty o filtr elektrostatyczny. Jest to technologia, która pozwala na bardzo duże jak gdyby ograniczenie emisji pyłów. Skuteczność odpylania w tej technologii wyniesie 99,5%, czyli tylko 0,5% pyłów z kotła K5, bo to jest układ za kotłem K5, czyli tylko 5% pyłów z kotła K5 przedostanie się do atmosfery. Dla porównania, z bliźniaczego kotła K4 w tej chwili układ odpylania ma skuteczność 93,5-94%, czyli około 6-6,5% idzie do atmosfery, więc jak porównamy te 0,5% z tymi 6,5, jest to ograniczenie emisji pyłów ponad 10-krotne, czyli około 13-krotnie mniej pyłów z kotła K5 przedostanie się do atmosfery. To nasze przedsięwzięcie jakby wpisuje się również w taką szerszą perspektywę, w szerszą politykę poprawy jakości powietrza w Łomży. Jest program ochrony powietrza dla strefy miasta Łomży. Przygotowywany jest plan gospodarki niskoemisyjnej. Jakby my tą inwestycją wychodzimy naprzeciw właśnie takim proekologicznym przedsięwzięciom, jakie będą wynikały z różnych planów, które jakby powinny poprawić stan powietrza w Łomży. Tu warto dodać, że w raporcie wojewódzki inspektor ochrony środowiska wskazał Łomżę jako drugie po Białymstoku miasto w województwie podlaskim z dużym zapyleniem. Szczególnie właśnie dużo pyłów jest nad miastem i my tą jakby naszą inwestycją w jakiś pewnym sensie, w pewnym stopniu ograniczymy tą emisję. Miejskie przedsiębiorstwo intensywnie przygotowuje się także do sezonu zimowego. Na placu składowym uzupełnione są zapasy paliwa do ciepłowni miejskiej. Dla nas takim ważnym zadaniem na sezon grzewczy jest zapewnienie paliwa dla ciepłowni. W naszym wypadku takim paliwem jest miał węglowy. W tej chwili trwają intensywne dostawy tego paliwa. Na placu mamy zgromadzonych około 12 tysięcy ton węgla. W ciągu najbliższych 2 miesięcy ta ilość powinna się podwoić. To znaczy planujemy, żeby zapasy zgromadzone przed sezonem grzewczym wystarczyły gdzieś tak do marca przyszłego roku. Zaopatrzenie prowadzimy z 2 źródeł. Jakby zasadnicza taka część tego miału węglowego pochodzi z polskich kopalń, zgromadzonych jak gdyby w kompanii węglowej. Jest to tak mniej więcej 75%, natomiast dostawy uzupełniające w ilości około 25% to miał węglowy z importu. Wykonana została już większość prac związanych z przebudową sieci ciepłowniczej przy ulicach Przykoszarowej i Kołątaja oraz Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z Aleją Legionów. Rok 2014 był kolejnym rokiem, czy w zasadzie jeszcze jest kolejnym rokiem realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych pod nazwą Modernizacja, przebudowa sieci ciepłowniczych czy w mieście Łomża. I w tym roku prace koncentrowały się na osiedlu Konstytucji w rejonie ulic Przykoszarowa i Kołątaja. W tej chwili praktycznie trwają tylko już prace takie wykończeniowe związane z odtwarzaniem terenu, z ostatecznym sprzęganiem jak gdyby węzłów cieplnych. W sumie w tym roku wymieniliśmy około 700 metrów bieżących sieci ciepłowniczych i przyłączy. Wymieniliśmy, czy w zasadzie wstawiliśmy 9 nowych węzłów cieplnych i zmodernizowaliśmy 5 kolejnych, dostosowując je do nowych, innych, jak gdyby zmienionych warunków zasilania. W sumie na osiedlu Konstytucji wymieniliśmy ponad 4 km sieci ciepłowniczej i przyłączy, licząc te wykonane w roku ubiegłym. I wstawiliśmy 33 nowe węzły
cieplne. Przede wszystkim sieci są sieciami wykonanymi w technologii rur preizolowanych. Mają one znacznie wyższy opór cieplny, a przez to jak gdyby mocno się ogranicza straty przesyłowe. Te straty oczywiście też występują, ale w znacznie mniejszym już stopniu. W ramach również projektu przebudowy i modernizacji sieci z dofinansowaniem unijnych wykonujemy przebudowę sieci magistralnej na ulicy, w ulicy Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z Aleją Legionów. Prace jeszcze trwają w tej chwili. Planowany termin zakończenia to jest koniec września, przy czym gdyby nawet była taka potrzeba podawania ciepła wcześniej niż 30 września, to myślę, że w tym początkowym okresie, kiedy zapotrzebowanie nie jest zbyt duże, dwie inne magistrale z pewnością sobie w cudzysłowie poradzą z przesyłaniem ciepła. Trudność tej pracy przy ulicy Piłsudskiego polega na tym, że jest bardzo ograniczony teren, na którym wykonawca może manewrować. To jedno, a po drugie w lipcu, kiedy były ulewy, to zdarzył się taki dzień, że potoki jakby wody spłynęły do kanałów i już tam posadowionych rur i pewne prace trzeba było no niestety wykonać po raz drugi, kolejny. Z inicjatywy zarządu MPC-u przebudowana została droga dojazdowa do przedsiębiorstwa, stanowiąca ważny łącznik komunikacyjny między osiedlami. W tym roku dokonaliśmy przebudowy, a w zasadzie budowy takiej drogi dojazdowej do siedziby MPC-u przy ulicy Kopernika ze wszystkimi instalacjami, które są pod nawierzchnią tej drogi. Jest to z jednej strony droga dojazdowa do siedziby MPC-u, do garaży, ale jest to również taki pomost łączący osiedla mieszkaniowe z jednej strony Jantar i Górka Zawadzka, a z drugiej strony osiedla bohaterów Monte Cassino, osiedle Centrum. Po pierwsze uzyskaliśmy dużo wygodniejszy dojazd naszych pracowników, naszych klientów do siedziby, no a przede wszystkim zostało poprawione bezpieczeństwo poruszających się po tej drodze. Dzięki inwestycjom realizowanym w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej ceny ciepła dostarczanego do odbiorców w mieście nie rosną, a opłaty są nawet obniżane. Także większość kosztów inwestycji ciepłowniczych pokrywana jest z funduszy unijnych, o które skutecznie zabiega przedsiębiorstwo.